Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić do obejrzenia tego filmiku, ponieważ jest mega istotny. Poruszymy dzisiaj zagadnienie, które tak naprawdę bardzo często jest w internecie poruszane, a my bardzo często źle do tego wszystkiego podchodzimy, więc jeśli jesteście ciekawi, co mam Wam w tym temacie do przekazania, to koniecznie zostańcie ze mną. Temat odchudzania jest to temat, który notorycznie z każdej strony atakuje nas pewnie, jeśli zaczyna się styczeń, czy nowy rok, czy zbliżają się wakacje, bo każdy chce schudnąć, każdy chce na plaży wyglądać jak najlepiej, każdy chce o siebie zadbać, bo teraz jakby bycie fit jest w modzie. Ale bardzo często my oczekujemy efektów teraz, natychmiast, w tym momencie i na przykład jeśli mamy wesele za 2 tygodnie, to zabieramy się do odchudzania 2 tygodnie przed weselem i uważam, że to jest za późno. Tak, wiem, teraz wszystkich rozczarowałam, ale chcę Wam pokazać, że można schudnąć bez efektu jojo i można te efekty utrzymywać naprawdę przez wiele, wiele lat, jak nie do końca życia i można naprawdę bez rygorystycznej diety można naprawdę w komfortowych warunkach schudnąć i chciałabym Wam powiedzieć, od czego zacząć i jeśli będziecie chętni, żebym nagrała Wam drugą część, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jeśli ten filmik Wam się podoba. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że musimy sobie określić nasz cel. Ja wiem, że cel powinien być smart i tak dalej, ale pojęcie smart takim zwykłym ludziom nic nie mówi, bardziej ludziom, którzy siedzą w marketingu, mówi coś, że cel powinien być smart, ale do rzeczy. Cel powinien być sprecyzowany, dokładny, określony w czasie, mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Czyli jeżeli na przykład sobie powiecie, że schudniecie 5 kg w 4 dni, no to jest totalnie niemożliwe do osiągnięcia, jeśli chcemy zachować przy tym zdrowie. Ale na przykład, jeśli powiemy, że do 17 grudnia na przykład schudniemy 10 kg, to wydaje mi się, że to już jest dużo bardziej możliwe do osiągnięcia, przy tym, że będziemy dalej cieszyć się zdrowiem. Jeśli już wiemy, jaki jest nasz cel, to w kolejnym kroku, według mnie, powinniśmy obliczyć to, ile kalorii w ciągu dnia spożywamy. Bo bardzo często dużo osób je na oko i po prostu nie wie tak naprawdę, ile kalorii w ciągu dnia spożywa. A jeśli byśmy zaczęli liczyć, czy to używając aplikacji, czy to tabel kalorii, czy jakichś programów dietetycznych, zaczęlibyśmy liczyć, ile kalorii w ciągu dnia spożywamy, to nagle by się okazało, że biorąc pod uwagę naszą aktywność w ciągu dnia, naszą wagę ciała i wszystkie inne parametry, choroby i tak dalej, to by się okazało, że tych kalorii jemy za dużo i dlatego po prostu nie możemy schudnąć. Więc jeśli mamy ściśle określony plan i mamy policzone, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, taką uśrednioną wartość wziętą z 3-4 dni, to w kolejnym kroku powinniśmy obliczyć nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli jest to ilość kalorii, którą powinniśmy spożywać, żeby na przykład utrzymać wagę, albo schudnąć, albo przytyć. Więc jeśli naszym celem jest, żeby schudnąć, to po prostu od tej ilości kilokalorii, która nam wyjdzie, czyli tego naszego zapotrzebowania kalorycznego, które mamy, by utrzymać daną wagę, odejmujemy, ja zawsze odejmuję jakby stopniowo, więc odejmujemy 200-250 kilokalorii i po prostu tymi kaloriami sobie manewrujemy, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, ile kilogramów chcemy schudnąć i jak ta redukcja w trakcie upływu czasu nam postępuje, że tak powiem. I gdzie możecie sobie obliczyć takie zapotrzebowanie kaloryczne? Jest mnóstwo programów dietetycznych, jest dużo kalkulatorów zapotrzebowania kalorycznego, gdzie możecie sobie tą ilość kalorii wyliczyć, ale możecie również zerknąć do mnie na bloga, w opisie filmu zostawię Wam link. Tam w jednym z postów napisałam właśnie, jak to sobie obliczyć ręcznie i jak postępować właśnie, jak rozłożyć makroskładniki i tak dalej. Więc serdecznie Was odsyłam do tego artykułu, ponieważ napisałam go sama i ręczę za niego. Więc jeśli mamy już to wszystko policzone i wiemy, ile tych kilokalorii w ciągu dnia powinniśmy spożywać, żeby nasza waga spadała, jeśli się odchudzamy. Teraz jest mega, mega ważne to, co powiem. Nie powinniśmy tego traktować jak pewnik. Nasz organizm to nie jest czysta matematyka. Wiadomo, liczby liczbami, ale dopóki my tej kaloryczności, że tak powiem, nie wdrożymy w życie, nie będziemy wiedzieć, czy to już jest nasze zero kaloryczne, czy to jest ujemny bilans kaloryczny, a może to jeszcze jest po prostu nasz surplus kaloryczny. I dopiero jak ten plan wdrożymy w życie, to powinniśmy dopiero wtedy patrzeć, czy to na nas działa, czy nie. Nie powinniśmy się tego planu trzymać tak około tygodnia, 2 tygodni i dopiero wtedy zrobić pierwsze pomiary, bo coś, o czym zapomniałam na początku, to, że warto jest sobie przed samym rozpoczęciem diety zrobić pomiary wagi, pomiary obwodów ciała. Najlepiej sobie zrobić również zdjęcia, które będziemy potem porównywać z tymi kolejnymi zdjęciami w kolejnych tygodniach i to zrobić wszystko przed rozpoczęciem diety, później po 1,5 tygodnia lub po 2 tygodniach zrobić kolejne pomiary, zrobić pomiary obwodów ciała, zrobić pomiary wagi i zrobić również zdjęcia w tym samym momencie w ciągu dnia, w tym samym oświetleniu, w tym samym miejscu, tak byłoby najlepiej, żeby warunki były cały czas takie same, żebyśmy mieli po prostu, żeby te nasze porównania były miarodajne.
są rzeczy, które powinniśmy zrobić na sam początek, jeśli chcemy się odchudzać. Warto sobie to odchudzanie zaplanować dużo, dużo wcześniej. Jeśli mamy jakiś określony cel, jeśli mamy jakąś datę, do której potrzebujemy schudnąć, na przykład, nie wiem, czy to jest nasz ślub, czy to jest jakaś ślub koleżanki, czy jest jakaś większa impreza, na której nam zależy, żeby wyglądać dobrze, to po pierwsze może być takim naszym impulsem, taką iskierką do tego, żeby zacząć działać. Ale zróbmy to dużo wcześniej. Nie róbmy tego wszystkiego na ostatnią chwilę, bo takie diety cud, które pozwalają nam schudnąć 5 kg w tydzień czy 10 kg w 2 tygodnie, to najczęściej kończą się efektem jojo. A ja tutaj właśnie bardzo chciałam przekonać do tego, że warto sobie to wszystko wcześniej, dużo wcześniej rozplanować, bo wtedy naprawdę jesteśmy w stanie schudnąć i ta nasza droga, ta nasza walka, to nasze odchudzanie może przynieść naprawdę bardzo fajne efekty i może zostać z nami na dłużej. A tak, jeżeli posiłkujecie się takimi metodami rygorystycznymi, które nie gwarantują wam zmiany nawyków żywieniowych, jeśli po takim detoksie, takiej diecie cud schudniecie, to po prostu potem wróćcie do swoich dawnych nawyków żywieniowych i po prostu ta waga do was wróci jak bumerang i będzie masakryczny efekt jojo. Więc tego bardzo bym chciała, jeśli to oglądacie, bardzo bym chciała, żebyście tego nie robili. Zaplanujcie sobie wasze odchudzanie dużo, dużo wcześniej, podejdźcie do tego zdrowo, z głową i jeśli macie jakieś pytanka dotyczące odchudzania, to zapraszam was albo do mojego Instagrama, który tutaj gdzieś wam się wyświetli, albo piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Jeśli wam się ten filmik podobał, to była pierwsza jego część, jak poradzić sobie z odchudzaniem, bo wiadomo, że kalorie to nie wszystko. Liczy się jeszcze rozkład makroskładników, liczy się to, z jakich źródeł dostarczamy białka, węglowodanów czy tłuszczy, liczy się to, jakich tłuszczy używamy i tak dalej, i tak dalej. Tych aspektów, jeśli chodzi o odchudzanie, naprawdę, naprawdę jest sporo, więc jest sposób tego zawrzeć w jednym filmiku, a nie chciałabym też was zanudzać. Więc jeśli dotarliście do tego momentu, to dajcie mi koniecznie znać, czy nagrać drugą część takiego filmiku, która będzie troszeczkę bardziej szczegółowa. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!